Namaste. Maria Bukardi z tej strony. Moje sprawozdanie osobiste z naszego dzisiejszego rytuału Nocy Świętojańskiej 26.2020. Moje sprawozdanie będzie bardzo króciutkie, ponieważ postaram się zawrzeć w nim tylko to, co najważniejsze, co pomoże Ci w kolejnych dniach, w kolejnych tygodniach idealnie pracować z tą energią i wykorzystać ją do realizacji Twoich marzeń i Twoich pragnień. Jestem jeszcze w sukni magicznej i w płaszczu magicznym. Dokładnie teraz zakończyłam nasze spotkanie i tak od razu na żywo i spontanicznie wszystkie moje przemyślenia. Nasz dzisiejszy rytuał odbył się naturalnie w magicznej oazie na wyspie Maderze, na mitycznej Atlantydzie, w bardzo, bardzo wyjątkowej energii. Z pewnością wiesz, że ten czas okolic Nocy Świętojańskiej jest również tutaj bardzo, bardzo wyjątkowy. Czyli ten moment, gdzie dokładnie za chwileczkę będziemy mieć przesilenie letnie, czyli dzisiaj mamy najkrótszą noc i najdłuższy dzień. To jest takie magiczne i to jest takie wyjątkowe. A jutro, gdzie większość wszystkich religii panujących całego świata będzie świętować to święto, będziemy już po. Czyli już ten mrok znów będzie przybierał na sile, bo noce będą dłuższe, noce krótsze. To jest bardzo, bardzo, bardzo wyjątkowy moment dla nas wszystkich. To jest niesamowita energia, tym bardziej, że dokładnie jutro, 21, mamy i zaćmienie słońca, i mamy nów księżyca. Niezwykły czas. I wiesz, gdy tak z tobą rozmawiam, dokładnie w tym momencie, to krążą tutaj nad moją głową nietoperze. I te nietoperze były obecne ze mną już w czasie naszego spotkania. Dokładnie, gdy zakończyłam nasze spotkanie i podniosłam ponownie głowę w kierunku nieba, w kierunku gwiazd, które jeszcze w tym momencie jeszcze nie są widoczne, ponieważ jeszcze mamy zachód słońca, to właśnie nietoperz krążył nade mną. A dzisiaj w ciągu dnia nie tylko jastrzębie, ale również sokół, bardzo, bardzo niziutko, krążył nad moją głową. Dokładnie, gdy przygotowywałam nasze spotkanie, czyli listę waszych życzeń, to wszystko musiałam zapisać, musiałam jak najwięcej z tego zapamiętać, mimo tego, że i tak zawsze mam moją księgę magiczną przy każdym rytuale, aby o czymś nie zapomnieć. I przygotowywałam temat naszego spotkania na czwartek, naszej 115. ceremonii. I temat jest taki niesamowity. Czas żniw, czas zbierania zbiorów, gdzie zbieramy to wszystko, co wysialiśmy w poprzednich miesiącach, w poprzednich tygodniach, w poprzednich latach i jednocześnie robimy taki porządek, tak jakbyśmy sortowali, rozdzielali ziarno od plew i tylko to dobre ziarno, które chcemy, by przyniosło plony w przyszłości, tylko to zabieramy ze sobą w dalszą drogę i wysiewamy je na ten kolejny czas. I ten moment, i sam rytuał, i cały dzisiejszy dzień jest taką niesamowitą energią, jest taką niesamowitą wibracją, że właściwie bardzo, bardzo trudno mi to ująć w słowa. Właściwie do ostatniego momentu jeszcze napływały zamówienia na ten rytuał i mój dzień był dzisiaj bardzo intensywny, bo do każdego takiego rytuału ja bardzo mocno, intensywnie przygotowuję wszystko i siebie, i całe otoczenie, i wszystkie wasze życzenia, wszystkie wasze marzenia, aby mieć to wszystko idealnie zapięte na ostatni guzik. I tak mniej więcej to była godzina w Polsce, bo ja muszę zawsze ten czas przeliczyć oczywiście, to było około godziny, tuż przed 22. Sam rytuał mieliśmy zacząć o 22.22, ja zaczęłam troszeczkę wcześniej, to tuż przed 22 zamknęłam rytuał, tak aby już nie było żadnych zamówień, bo nie mogłabym się oczywiście przygotować, czyli
Ale dlaczego o tym mówię? Ponieważ w czasie rytuału pojawiło się kilka osób, które dobijały się przed zamknięte drzwi. Dokładnie. Ponieważ za późno przeczytały o tym rytuale, zapomniały o tym rytuale, albo w ostatniej chwili jeszcze chciały wziąć udział, a było to niemożliwe. I dlatego, jeżeli takie połączenia następują, to ja je odcinam. I to troszeczkę jest takie dla mnie przykre, ze względu na to, że to jest tak, jakby kogoś wyrzucić za drzwi. Jakby po prostu ktoś próbuje wejść do zamkniętej sali wykładowej, nazwijmy to tak, czy do świątyni, a my po prostu wyrzucamy taką osobę. No, jest to konieczne, aby zachować czystość energetyczną tych osób, które są na czas, prawda? Czyli to jest dokładnie tak, że ja zamykam drzwi świątyni, tak symbolicznie, gdy rozpoczynam rytuał, ale gdy ktoś po prostu się dobija, gdy ktoś za wszelką cenę jeszcze chce jak gdyby dołączyć, a jest to już niemożliwe, no to może ode mnie być taki impuls dość nieprzyjemnie odczuwany, czyli takiego no, wyrzucenia, wyproszenia po prostu. Dlatego to jest mi zawsze taki moment przykry, ponieważ ja staram się dużo, dużo wcześniej informować wszystkie osoby o tym, że taki czy inny rytuał będzie miał miejsce, ale ja wiem, że czasami to jest tak, że w ostatniej chwili sobie o czymś przypominamy. Ale nie ma tutaj co rozpaczać, ponieważ myślę, że kolejny taki nasz rytuał wspólny, co już stało się tradycją, prawda, będzie naturalnie we wrześniu, czyli Mabon. Czyli zwykle zawsze ten rytuał przeprowadzamy razem, czyli już teraz o tym mówię i postaram się w kolejnych dniach również opublikować to sprawozdanie na mediach społecznościowych, aby wszystkie osoby mogły się już przygotować na ten wrzesień i żeby nie było takich sytuacji, że w ostatniej chwili, gdy już wszystko jest zamknięte, ktoś się próbuje dostać. Dobrze, tak szybciutko, bo staram się jak najszybciej, aby to nagranie nie było zbyt długie, abym mogła jeszcze ci przesłać to nagranie dokładnie teraz, zanim położysz się spać. Jeżeli brałaś czy brałeś udział w tym spotkaniu, to wy uczestnicy naturalnie otrzymacie to nagranie natychmiast. Natomiast na wszystkich mediach pojawi się z dużym opóźnieniem. Czyli jesteśmy już po naszym spotkaniu i teraz bardzo proszę, jeżeli jeszcze dostaniesz to nagranie, to zaraz po jego odsłuchaniu idź spać. Ponieważ kolejne dni, kolejne 11 dni, dokładnie 11, zaczynając od jutra, od niedzieli, to jest bardzo wyjątkowy czas, gdzie ta energia działa w tobie, w twoim otoczeniu, w twoim polu energetycznym i wszystkie twoje marzenia, wszystkie twoje życzenia zaczynają się materializować. One przybierają tą formę po prostu materii. I to jest niesamowicie ważny czas, aby koncentrować się na takiej czystości wewnętrznej, żeby dużo odpoczywać, dużo spać, jak to tylko jest możliwe. Nie oglądać żadnych dziwnych rzeczy, negatywnych rzeczy, żadnych filmów horrorów, żadnych gier komputerowych. 11 dni, te 11 dni zdecyduje o całej twojej przyszłości. A te 11 dni jest bardzo magiczne. Wiesz dlaczego? Bo dokładnie od czwartku będziemy liczyć 7 dni, czyli od naszego 115 spotkania w czwartek będzie dokładnie 7 magicznych dni, bardzo, bardzo wyjątkowych. Dlatego koniecznie bądź na czas w czwartek na naszym spotkaniu, na naszej 115 ceremonii, ponieważ to będą dodatkowe przesłania, które myślę, że są dla Ciebie bardzo, bardzo ważne, aby wszystkie Twoje marzenia, wszystkie Twoje pragnienia mogły bardzo szybko się zrealizować. No ale teraz zaczynamy nasze spotkanie. Nasze spotkanie rozpoczęłam dużo wcześniej i to jest dla mnie bardzo ważne, ponieważ ten cały moment, gdy łączę się z energią wyższą, gdy przywołuję niesamowity znak na niebie, podwójne V, Victory, zwycięstwo. Niesamowite, dokładnie takie jak piramida. Podwójne, podwójne. Bardzo wyjątkowe. Dobrze, ale wracajmy. Czyli cały rytuał rozpoczynam bardzo, bardzo uroczyście, czyli od przywołania sił żywiołów, to już znasz z naszych ceremonii. Na rytuał przywołuję te siły troszeczkę inaczej, troszeczkę mocniej, ponieważ ta energia jest bardzo, bardzo potrzebna, aby wszystko idealnie przeprowadzić. Następnie
przywołanie wojowników światła, strażników światła, tak abyśmy byli chronieni w czasie całego naszego spotkania przed jakąkolwiek energią, obcą energią, negatywną energią, ciemną, czarną, ponieważ jak wiesz, ja zawsze te terminy rytuałów publikuję no, we wszystkich mediach, więc wszystkie grupy czarnej magii mogą próbować się dostać, próbować jakoś temu zakłócić, ale z mojego całego doświadczenia tych wszystkich lat już wiem, jak to idealnie zablokować i również tutaj wojownicy światła i strażnicy światła są nam zawsze pomocą, ale nie tylko. Przywołałam następnie mojego przewodnika, który prowadzi mnie tutaj, wspiera przez całą moją inkarnację w realizacji wszystkich tych celów, całej mojej misji, aby był ze mną. Poprosiłam go o pomoc, poprosiłam go o wsparcie. W tym momencie oczywiście ja zawsze klękam przed moim przewodnikiem, okazując mu szacunek, ponieważ jest to istota wyższa niż my ludzie, wyższa niż anioły, wyższa niż to wszyscy strażnicy żywiołów, strażnicy światła i tak dalej. Ten szacunek jest dla mnie bardzo, bardzo ważny. A następnie rozpoczęłam nasze spotkanie. I nasze spotkanie rozpoczynam zawsze mniej więcej w ten sam sposób, czyli łączę się z każdym uczestnikiem z Was. Każdy z Was to odczuwa. Przywołuję Was imieniem, nazwiskiem. Łączę się z Wami. Witam każdą osobę oddzielnie, mimo tego, że jest to rytuał wspólny. I później jak gdyby stajemy wszyscy razem, tak jakbyśmy byli po prostu w świątyni. To jest taka świątynia stworzona w świecie energetycznym. Jesteśmy cały czas razem w czasie całego rytuału i dlatego zanim ja ten rytuał rozpoczynam, rozpoczynam również bardzo głęboki proces oczyszczania każdego z uczestników, każdego z Was. Tak, że gdy spotykamy się razem, czyli jak łączę się z każdą osobą, witam się z każdą tą osobą, oczyszczam całkowicie jej całe pole energetyczne i ta osoba zostaje w świątyni. Następna, 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 następna według całej listy. I tak, aby wszystkie osoby, które gromadzą się ze mną na rytuał, gromadzą się w tej przestrzeni energetycznej, były czyściutkie i świetliste, i by wszystkie ich doświadczenia, wszystkie ich energie zgromadzone w ciągu dnia i tak dalej, nie miały żadnego wpływu na nasze spotkanie. Czyli spotykamy się jak gdyby na poziomie duszy, bardzo czystej przestrzeni, krystalicznej przestrzeni o bardzo wysokiej wibracji. No i zaczyna się nasze spotkanie. I to spotkanie ma kilka etapów. Każdy rytuał wygląda troszeczkę inaczej. Tak i dzisiejsze nasze spotkanie wyglądało zupełnie inaczej niż wcześniej. I muszę Ci powiedzieć, że był to jeden z najpiękniejszych rytuałów, jakie było mi dane przeżyć w całej mojej historii. Tak wzniosły, tak piękny, taka cudowna energia, taka wyjątkowa energia. Chyba jeden z najpiękniejszych rytuałów, biorąc pod uwagę wszystkie rytuały, czyli również rytuały dla Matki Ziemi, gdzie tych uczestników jest oczywiście dużo, dużo więcej niż na takich rytuałach wspólnych, ale dzisiejszy rytuał zgromadził bardzo wyjątkowe osoby i te energie były no po prostu niesamowite. Rytuał, oczywiście te etapy, czyli ja tutaj w takim maksymalnym skrócie opowiem to wszystko. Zaczynamy od samego początku, czyli pierwszy moment zawsze wygląda mniej więcej tak samo i dzisiaj również tak wyglądał. Ja łączę się z energią źródła, z energią najwyższą, energią, którą możemy nazywać energią boską, światłem, światła, źródłem wszystkiego na Ziemi. Źródłem wszelkiego dobra na Ziemi, czyli z tą najwyższą wibracją, jaka jest możliwa. I proszę o siłę, moc, energię, pomoc w czasie naszego spotkania, energię do realizacji Waszych marzeń, Waszych życzeń, według Waszej listy życzeń. I dopiero gdy ta energia, czuję, że to połączenie zostało nawiązane, ta energia zaczyna na mnie spływać z wszechświata, ja ją najpierw dzisiaj gromadziłam w sobie. To wszystko, co się dzieje na rytuale, jest bardzo spontaniczne, czyli wszystko jest według przesłań od siły wyższej. Czasami jest tak, czasami jest inaczej, czasami troszeczkę coś innego się może wydarzyć. I tak dzisiaj ta energia gromadziła się najpierw we mnie, cała ta energia, a następnie łączyłam się z każdym z uczestników poprzez taką
złotą nić, taki kanał energetyczny i ta energia wypełniała każdego z uczestników. Następnie przywołałam istoty najwyższe, istoty światła, które my nazywamy tymi istotami, które pomagają nam ludziom, czyli aniołami. I z energii najwyższej spłynęło tych istot dokładnie tyle, ile było uczestników rytuału. I tak każdy z Was otrzymał, może to jest złe słowo, nieodpowiednie, ale każdy z Was otrzymał swojego anioła, swojego przewodnika, który spotkał się z wami w tym miejscu, w którym byliście w tym momencie. Czyli jeżeli byłaś, czy byłeś u siebie w domu, czy gdzieś, to ta istota mogła być odczuwalna, mogła być również widoczna poprzez takie nagłe rozświetlenie przestrzeni. Czyli jeżeli coś takiego się pojawiło, takie odczucie ciepła, takie uczucie niesamowitego takiego zaufania, niesamowitego takiej najwyższej energii i dodatkowo jeszcze odczucie, że nagle jest jaśniej, bardziej więcej światła się pojawia w pomieszczeniu, to znaczy, że dokładnie w tym momencie ta istota pojawiła się u ciebie. Dlaczego ta istota towarzyszyła ci poprzez cały rytuał? Ponieważ ona cały czas jak gdyby notowała wszystkie twoje marzenia, wszystkie twoje życzenia zapisane w głębi twojego serca. Jednocześnie w tym samym czasie ja cały czas komunikuję się z każdym z was na poziomie telepatycznym, na poziomie energetycznym. I dlaczego o tym mówię? Ponieważ zauważyłam, że dwie osoby w tym momencie myślały o swoich problemach, które pragną usunąć. I w tym momencie ja komunikowałam się z tymi osobami, zwracając uwagę na to, że macie myśleć o waszych marzeniach, o tym, co chcecie osiągnąć pozytywnego, a nie o tym negatywnym, co aktualnie chcecie usunąć. To dlatego czasami w czasie naszego spotkania może być tak, że słyszycie mój głos, tak jak ja bym do was mówiła, nie myśl w ten sposób, zmień to myślenie, wyłącz tą myśl, zrób to, zrób to, zrób to. To jest całkiem normalne i naturalne. Te istoty przez cały rytuał notowały wszystkie wasze myśli, wszystko to, co pojawiało się w waszym sercu, wszystkie takie odczucia, które się pojawiały i filtrowały jak gdyby z tego marzenia i życzenia pozytywne, które pragniecie w waszym sercu, aby się zrealizowały w kolejnych miesiącach czy w kolejnych tygodniach. I te istoty były obecne przy każdym z was do samego końca. Czyli przez cały moment, gdzie również może myśleliście, może wypowiadaliście wasze życzenia według moich wskazówek, cały czas te istoty były i to wszystko, ja to nazywam notowały, oczywiście one tego nie zapisują, tylko to wszystko zbierają, jak gdyby pochłaniają, aby przekazać to do energii źródła, przekazać wasze życzenia, przekazać wasze pragnienia. Następnie moja rola, najważniejsza rola. Do każdego z was uczestników, każdy przesłał mi listę życzeń, ale ja wiem, że czasami, gdy tworzymy te listy życzeń, zapominamy o wielu rzeczach. O tym, co jest naprawdę dla nas ważne i później, gdy kończy się taki rytuał, pojawia się takie uczucie, ojej, o tym zapomniałam, przecież to miałem jeszcze napisać. I dlatego ja zawsze łączę się z całym waszym polem energetycznym, sercem, najwyższą waszą energią, waszą duszą i staram się odczytać jak najwięcej marzeń, pragnień, życzeń i porównuję je wszystkie z tymi życzeniami, które wysyłacie do mnie w formie listy życzeń. Jeżeli wysyłacie, ponieważ nie każdy wysyła taką listę życzeń, jeżeli ktoś nie wysyła takiej listy, to ja oczywiście sobie to wszystko odczytuję z pola energetycznego, czyli właściwie nie trzeba tego pisać, ale ja zawsze proszę o te listy, aby ewentualnie coś skorygować, coś zobaczyć, coś w jakiś sposób zgłębić, czy po prostu sprawdzić, czy mniej więcej te same marzenia są na liście i te same marzenia udało mi się odczytać. Gdy odczytałam te wszystkie energie, to wysyłałam tę energię do źródła, czyli jak gdyby to przekazanie twoich marzeń, twoich pragnień nastąpiło dwoma drogami. Jedna droga to jest istota świetlista, która cały czas była u ciebie i te marzenia, te pragnienia odczytywała przez cały ten czas,
Uwaga, przez kolejne 11 dni można jeszcze coś skorygować, można jeszcze coś dodać, bo ta energia cały czas jeszcze działa, ta energia cały czas jeszcze to połączenie z energią najwyższą następuje. Ale przede wszystkim przez kolejne 11 dni dbaj po prostu o siebie. Dbaj o twoje ciało, dbaj o twoją aurę, dbaj o twoje myśli, słowa i działania, tak jak uczymy się tego na naszych ceremoniach, prawda? I druga droga to była droga przeze mnie, czyli poprzez moje odczytanie, poprzez listy życzeń wysłane do mnie i ja przekazywałam to wszystko do wszechświata. To tak naprawdę w maksymalnym skrócie, ponieważ mogłabym opowiadać o tym wszystkim przez wiele, wiele godzin, bo ty wiesz, że w czasie takich rytuałów ten czas i przestrzeń jak gdyby nie istnieją. Czyli to wszystko, co się dzieje, to, co dzieje się w przeciągu na przykład 10 minut, w rzeczywistości można opowiedzieć w przeciągu 3-4 godzin, bo tyle rzeczy się wydarza. Z pewnością, jeżeli jesteś osobą zaawansowaną w medytacjach, zaawansowaną w takich technikach, to doskonale o tym wiesz. Może nagram teraz drugą część i żeby nie było to audio za długie i później obie te części wyślę do ciebie. Druga część mojego sprawozdania osobistego z naszego dzisiejszego rytuału Nocy Świętojańskiej 26, czyli 20 czerwca 2020. Czyli etap przekazania życzeń do wszechświata i w tym momencie, gdy te życzenia zostały przekazane, cały czas czujemy to połączenie. To połączenie jest bardzo intensywne. Można to odczuwać jako taką ciepłą energię, takie zaufanie, takie światło wokół nas. Bardzo piękne, pozytywne odczucia. Czyli w czasie takich rytuałów zawsze jak gdyby zapominamy o naszym ciele, czyli jakichś bólach, dolegliwościach, jeżeli takie mamy. I to wszystko jest niesamowicie pięknym i pozytywnym doświadczeniem. Czyli po tym etapie przekazania tych wszystkich życzeń ja zawsze sprawdzam jeszcze raz, łączę się jeszcze raz z każdym z uczestników, sprawdzam, koryguję, a następnie łączę się z energią wyższą i sprawdzam, czy wszystko zostało przekazane. Gdy wszystko zostało przekazane, uważam, że moja rola w tej najważniejszej części dobiega końca. I właściwie chciałam już w tym momencie zakończyć nasze spotkanie, zakończyć rytuał. To mogło być około godziny 23 czasu polskiego. Może troszeczkę przed, może troszeczkę po, ale otrzymałam impuls, że jeszcze rytuał trwa, że jeszcze te energie trwają i widziałam, że wiele osób z Was jeszcze samodzielnie przekazywało swoje marzenia, swoje życzenia do wszechświata. To było bardzo pięknie widoczne, taki strumień takiego złotego światła, który płynął, takie połączenie Waszego ciała, duszy i energii najwyższej, energii źródła. Więc moją rolę uznałam, że powinnam to połączenie wzmacniać. Więc całą moją energię, energię, którą przekazuje mi siła wyższa do dyspozycji, do danego takiego spotkania, przekazałam, aby Wam pomóc, aby wzmocnić te osoby, które jeszcze w tym momencie poprzez swoje myśli, życzenia, jak gdyby wysyłały te listy, te życzenia, te baloniki z życzeniami, nazwijmy to tak, do energii najwyższej. I dopiero gdy odczułam, że każdy z Was skończył, że ten moment jest zakończony tak całkowicie, to poczułam, że nadszedł czas, aby kończyć nasze spotkanie. Jednak siła wyższa powiedziała, że jeszcze nie czas. W tym momencie siły światła nakazały mi usiąść. Na szczęście miałam na moim śnieżno-białym tarasie przygotowane krzesło, takie bardzo solidne krzesło, drewniane krzesło. I gdy usiadłam na tym krześle, miałam bardzo dziwne wrażenie. Bardzo dziwne. Niesamowite wrażenie, że energia wszechświata zmienia moje ciało na jeszcze bardziej takie potężne, silne, jeszcze bardziej świetliste, jeżeli można czegoś takiego w ogóle użyć, takiego sformułowania. I
Wiedziałam, że wydarzy się coś bardzo wyjątkowego. I to rzeczywiście było bardzo wyjątkowe odczucie, ponieważ było tak, że każdy z Was uczestników podchodził do mnie, jak gdyby przede mnie, ja siedziałam, wyście stali. Każdy z Was uczestników skłaniał się, tak jakby uklęknął przede mną, ale uwaga, nie przede mną, żebyście mnie źle nie zrozumieli. Ja nie mam żadnych ambicji do władzy, królowania i tym podobnych, ale moja dusza przyjmowała energie wyższe, wyście czuli te energie, które przepływają przeze mnie i przez to tak reagowały wasze dusze. I w tym momencie takiego lekkiego pokłonienia się, następnie wstawaliście i ja mówiłam do was słowa, które przekazywały mi energię, najwyższe energie boskie, energię źródła. I te słowa były bardzo indywidualne, bardzo dopasowane do każdego z was. Czyli to było coś takiego, jakby energia najwyższa wykorzystała moje ciało, by przekazać wam poprzez moje słowa coś, co powinniście wiedzieć. I to były bardzo różne przekazy. Na przykład jedna osoba otrzymała przekaz, że masz być silna i koncentrować się na twoim marzeniu, aby mogło zrealizować się w kolejnych tygodniach. Inna osoba otrzymała przesłanie, że masz zaufać w 100% twoją siłę, w twoją moc, w twoje talenty. Inna osoba otrzymała inne przesłanie, inne. Ja w tym momencie nie jestem w stanie sobie przypomnieć, co dokładnie która z osób otrzymała, ponieważ ta energia przechodziła przeze mnie, przekazywałam, wasza dusza wstawała, przyjmowała te przesłania, podziękowała i odchodziła. I podchodziła następna osoba, następna dusza. Znów kłaniała się, wstawała, przyjmowała przesłanie, dziękowała i odchodziła. To było tak piękne przeżycie. Jeszcze nigdy wcześniej nie było mi dane przeżyć czegoś tak wzniosłego, tak pięknego i tak pięknych przesłań, takich cudownych słów, które naszymi ludzkimi, polskimi słowami moja dusza, przyjmując je od wszechświata, przekazywała twojej duszy. To było coś pięknego. Jestem pewna, że te słowa usłyszałeś. Może sobie jeszcze z tego nie zdajesz sprawy, ale to odczucie, twoja dusza wie, jakie są to przesłania i w kolejnych tych 11 dniach bardzo dużo zrozumiesz również, jak iść dalej i jak zrealizować twoje marzenia i twoje pragnienia, ponieważ już w tym momencie wszystko jest idealnie przygotowane i wszystko jest idealnie przekazane i te energie spłynęły również z wszechświata na ciebie w postaci cząsteczek światła, które będą się teraz materializować w kolejnych dniach i w kolejnych tygodniach. Czyli na tym właściwie zakończył się cały nasz rytuał, potem oczywiście cały ten proces, który zawsze ma miejsce, podziękowanie wszystkim siłom przewodnim za pomoc, za wsparcie, pożegnanie się z wami uczestnikami, z każdym uczestnikiem z osobna. To jest bardzo piękne przeżycie, tak jakbyśmy byli po prostu razem w świątyni, jakby każdy z was podchodził, jakbyśmy po prostu przytulali się, dziękowali, nasze energie się spotykały i żegnali się do kolejnego naszego spotkania, czy na przykład w czwartek na naszej ceremonii. I co jeszcze chciałabym ci przekazać? Wszystko przebiegło idealnie, nie było żadnych zakłóceń, nie było żadnych blokad, żadnych trudności. Wszystkie marzenia, wszystkie życzenia zostały odczytane, przekazane, energia materializacji spłynęła na ciebie. Wszystkie przekazy od siły wyższej zostały ci również przekazane i teraz ja postaram się jutro podsumować cały nasz rytuał w takiej formie pisanej i wysłać oczywiście to podsumowanie na twój adres e-mail podany w zamówieniu i tam na pewno jeszcze będą jakieś przesłania, jakieś przekazy, które są ważne, ale pamiętaj, od jutra jest magiczne 11 dni, które wykorzystaj na spokój, ciszę, regenerację, na to, by ta energia, która jest teraz w tobie, by mogła pięknie pracować, pięknie materializować wszystkie twoje marzenia, wszystkie twoje życzenia i
postara się odciąć od wszystkich rzeczy negatywnych, nie spotyka się z jakimiś negatywnymi ludźmi, nie ogląda jakichś drastycznych rzeczy, jakichś negatywnych rzeczy. No, najlepiej w ogóle nie oglądać wiadomości przez kolejne 11 dni. Skup się na kontakcie z naturą, skup się na kontakcie z tobą, z twoją duszą. Możesz wykorzystać ten czas również na porządki, porządkowanie twoich rzeczy, twojego mieszkania, twojego otoczenia, na rozmowy z siłą wyższą, z aniołami, modlitwy, medytacje, kąpiele, regeneracje, jakieś kuracje, na przykład gdzie spożywasz dobre pożywienie, dużo owoców, dużo warzyw, słodkich owoców, tak żeby maksymalnie zadbać o siebie, o twoje ciało i twoje otoczenie. Do zobaczenia w czwartek na naszej 115. ceremonii i życzę ci z głębi mojego serca wszystkiego, co najpiękniejsze. Dziękuję z całego serca za zaufanie, którym zostałam obdarzona, bo dla mnie jest to niesamowite wyróżnienie, że ufasz mi, że bierzesz udział w takim rytuale, że przekazujesz mi twoje marzenia, twoje życzenia i dziękuję Sile Wyższej, że jest mi dane być tym medium, tym łącznikiem pomiędzy energią najwyższą i energią materialną i że mogę przekazać ci wszystko to, co Siła Wyższa pragnie ci przekazać. I że mogę również przekazać twoje marzenia do energii najwyższej i pomóc ci w ten sposób w realizacji twoich marzeń, twoich życzeń i w odkryciu wszystkich twoich talentów, twojej niepowtarzalności, oczyszczeniu, tym podwyższeniu wibracji i zbudowania takiego solidnego fundamentu pod piękne, szczęśliwe życie, pełne miłości, zdrowia, obfitości i tego, co najlepsze. I na co zasługujesz? Dziękuję. Twoja Maria Bukardi.